Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 i 8 werset. Z tego fragmentu widzimy, że ktoś zapłacił za ciebie. Pewien chrześcijanin głosił dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie w małym miasteczku w Kanadzie. Nagle do sali wszedł mężczyzna pod wpływem alkoholu i zaczął zakłócać przebieg ewangelizacji. Kiedy ktoś chciał wyprowadzić go na zewnątrz, stał się agresywny i zaczął obrażać ewangelistę. Musiała interweniować policja i miesiąc później odbył się w jego sprawie proces sądowy. Niestety nie mógł zapłacić kary grzywny wyznaczonej przez sędziego i został skazany na kilka tygodni więzienia. W dniu procesu na sali obecny był ów kaznodzieja i w pewnym momencie poprosił dyskretnie sędziego o możliwość uregulowania mandatu. Sędzia zgodził się bez wahania na takie rozwiązanie i ostatecznie przekazał oskarżonemu wiadomość: jesteś wolny, ktoś zapłacił za ciebie. Oskarżony był bardzo zdumiony. Ktoś za mnie zapłacił? Kto mógłby to zrobić? Ten człowiek, któremu złorzeczyłeś, odpowiedział sędzia. Głęboko poruszony, ze łzami w oczach, oskarżony wyciągnął rękę do kaznodziei i szczerze mu za to podziękował. Sytuacja ta jest lekcją dla nas. Tamten człowiek nie uciekł od sprawiedliwości, ponieważ proces odbył się w normalnym trybie i będąc oskarżonym został nazwany winnym. Ale kaznodzieja dzięki miłości Bożej w swoim sercu zapłacił za jego winę. Jest to piękna ilustracja sprawiedliwości i miłości Bożej. Sprawiedliwość Boża wymaga kary za grzechy, a Bóg od niej nie może odstąpić. Ale dzięki miłości do nas posłał swojego jedynego Syna na ziemię, Pana Jezusa Chrystusa. Na krzyżu Pan Jezus Chrystus zapłacił najwyższą cenę, gdyż oddał swoje życie, ponosząc karę za grzeszników. Dzisiaj mogą oni zwrócić się do Niego i szczerze wyznać swoją winę.